Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek. Posłuchajmy słów z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny. Nie powiedzą: oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł: przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: oto tam lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego. Tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Ta dzisiejsza Ewangelia jest niesamowita. Dlatego, że ona mówi, że wydarzy się dzisiaj coś niesamowitego, coś niezwykłego, coś niepowtarzalnego. Wydarzy się coś wielkiego. Jezus mówi dzisiaj w tym słowie o swoim przyjściu. O czymś, do czego nie będzie wątpliwości. O tym, że Jezus przyjdzie, mamy to jak w banku zapewnione. Ale na tę chwilę, na ten moment, mówi Chrystus, raczej nie biegajcie za tym, co spektakularne. Za tym, co jest wyjątkowe. A bardzo często jest w nas taka pokusa do tego, żeby biegać za cudownościami. Jeździć za kapłanami, którzy mają jakiś niesamowity charyzmat, jakiś niesamowity dar. A Jezus mówi: raczej poszukujcie tego, co jest dyskretne, tego, co jest codzienne, tego, co być może nie dostrzegamy na pierwszy rzut oka w moim działaniu, w mojej miłości, w moim życiu. Trudne to jest słowo dzisiaj, ale ono uczy nas bycia zasłuchanym w Jezusie, bycia zasłuchanym w Jezusa, bycia Jego uczniem. Dzisiaj prośmy Pana Jezusa o to, prośmy dzisiaj Ducha Świętego, by On uczył nas być zasłuchanym w Jezusa, być Jego uczniem, a wtedy w tej naszej codzienności, w tym naszym życiu będziemy dostrzegali Królestwo Niebieskie już tutaj na ziemi, w osobie Jezusa, który działa w Twoim sercu, w Twoim życiu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.